pan Mateusz Wolny, który jest trenerem grupy seniorskiej w MKZ Unia Racibórz. Dzisiaj już wiadomo, że mamy medale. Właśnie jakiego koloru? Unia jest nie złota, ale jest srebrno-brązowa. Tak jest, mamy dwa brązowe medale i dwa srebrne. Brązowe medale mamy Piotrka Skalika w kategorii 67 kg i Wojtka Iwanowskiego w kategorii 87, no i srebro Arka Gucika w 63 i Piotrka Stolarczyka w 67. Czy to są oczekiwania, czy są niespodzianki? Powiem tak, taką miłą niespodziankę zrobił na mnie Piotrek Skalik, który dzisiaj zdobył brązowy medal, naprawdę super zawalczył i tak jak mu rano powiedziałem, że w moim wczorajszym śnie śniło mi się właśnie coś podobnego do tego, że zdobędzie medal. I rano mu to powiedziałem i dzisiaj zawalczył naprawdę bardzo super zawody. Jestem też bardzo zadowolony z Wojtka Iwanowskiego, dla którego to był dzisiaj pierwszy start w grupie seniorskiej. Wojtek docelowo przygotowuje się do Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata Juniorów do lat 20. Dzisiaj zdobył brązowy medal, swój pierwszy w seniorach, także z niego jestem również bardzo zadowolony. Arek Gucik, weteran, po długiej przerwie chciał się pokazać na raciborskich matach i pokazał, że tego się nie zapomina, że dalej jest klasowym zawodnikiem. No i Piotrek Stolarczyk niestety nie obronił tytułu z poprzedniego roku, ale również jestem z niego bardzo zadowolony, bo zdobył srebrny medal po bardzo fajnej walce i cieszy mnie to, że chłopaki zostawili dzisiaj serce na macie, że naprawdę każdy praktycznie z nich walczył do samego końca, pokazali ten tak zwany pazur i cieszę się też, że oni mi zaufali jako trenerowi, że nasze relacje są bardzo dobre, oni mi ufają, ja ufam im i jak widać nasza współpraca idzie cały czas do przodu i jakby nie było wyniki nasze sprzed dwóch tygodni, sprzed tygodnia cały czas to pokazują, że Raciborz idzie cały czas do góry. Pan się z nimi zna dłuższy czas, bo pan też prowadził ich w tych młodszych grupach. Rozumiem, że dzięki temu to też wzbogaca jakby te wasze relacje. Oni jeszcze się załapali, jak ja na końcówce trenowałem, przygotowywałem się do kwalifikacji olimpijskich do Tokio, to jeszcze tam trenowaliśmy chwilę razem, ale ja ich prowadzę już tak od dwóch lat i znam już ich od, można powiedzieć, małego, że tak powiem. Nie, ta impreza, w końcu w Raciborzu są znowu te najważniejsze mistrzostwa Polski seniorskie, rok temu juniorskie. Ten przeskok między juniorami a grupą seniorską, on jest zawsze, mówi się, że to jest trudne, że do juniorów docierają wielkie talenty, ale później, żeby wytrzymać do seniora, jeszcze wytrwać w tym sporcie, nie każdy to robi. No oczywiście, no powiem tak, że dzisiaj wielu juniorów zdobyło medale, także pokazali, że mamy bardzo silnych juniorów. Ja akurat jestem drugim trenerem w kadrze do lat 20, pomagam Edowi Bersegianowi i naprawdę ta grupa jest świetna i powiem szczerze, że dawno nie mieliśmy takiej mocnej i dobrej grupy w tej kategorii właśnie wiekowej. No a teraz to, no, powiem tak, że niestety to nie jest piłka nożna, że chłopaki nie zarabiają takiej kasy, jaka jest w piłce nożnej, co jest bardzo przykre, bo wielu z nich naprawdę poświęca się każdego dnia. My trenujemy dwa razy dziennie o 7.30 przed szkołą, później o 17.00. Na każde zawody chłopaki muszą zrzucić od 3 do 6 kg i praktycznie dzisiaj Piotrek Skalik i Wojtek Iwanowski walczyli na Mistrzostwach Polski Seniorów. Za tydzień jadą na turniej z kadry do Frankfurtu nad Odrą i znowu będą musieli walczyć, znowu będą musieli zbijać wagę, także no tydzień w tydzień praktycznie zawody, nie? Dobra, i jeszcze co miałem dopytać, panie trenerze, Kamil Czarnecki. Można się było, nie wiem, tak ktoś mógł się spodziewać, że dzisiaj wystąpi, bo w końcu kwalifikuje się, tak? Ale tak. Zupełnie jako gość, jako taki VIP, można powiedzieć, przyszedł. Tak, Kamil miał bardzo ciężkie przygotowania do Mistrzostw Europy. Sam w nich uczestniczyłem, bo nawet ja dochodziłem do Kamila na treningach, dochodziłem do walk do niego i on naprawdę przeszedł bardzo ciężki okres przygotowawczy. No i po tych mistrzostwach nabawił się niestety grypy żołądkowej i cały tydzień praktycznie ten przeleżał w łóżku. Jeszcze w piątek spróbował zrobić trening, ale no niestety po 5 minutach treningu zszedł. No i stwierdziliśmy z prezesem klubu, z ojcem, z Ryszardem Wolnym, że jednak Kamilowi odpuścimy te zawody i przygotowuje się do dalszego sezonu, do Mistrzostw Świata. Jeszcze taka pana ocena tego, co dało się osiągnąć panu Czarneckiemu, to co daje jakby taką nadzieję Unii, bo też ten symboliczny taki wymiar, że wcześniej to w zasadzie tylko Ryszard Wolny miał takie sukcesy, więc pytanie, co da Unii, co da reprezentacji Polski właśnie ten sukces Czarnego? Powiem tak, Kamilowi, ja to zawsze powtarzałem, ja zawsze wierzyłem w Kamila, bo Kamil jak jest na jakichś mistrzostwach Europy czy świata, zawsze z samego rana przed walkami ja mu wysyłam wiadomości.
na pod konkretnego zawodnika, z którym walczę. Ja zawsze w niego wierzyłem, wierzę i będę wierzył. I ja zawsze mówiłem, że Kamil musi po prostu zdobyć medal z Mistrzostw Europy i Świata. Jeżeli zdobędzie, on się przełamie i będzie teraz, ja uważam, że będzie z każdej wielkiej imprezy przyjeżdżał z medalem. A medal Kamila pokazał naszej grupie, naszej drużynie, że po prostu trenują w jednym z najmocniejszych, jak w topowym klubie w Polsce, top 3 uważam, Raciborski klub, naszą Unię. I chłopaki widzą, że z takiego małego miasta, 45-tysięcznego, że naprawdę można zdobyć medal z Mistrzostw Europy i każdy z nich jest naprawdę bardzo mocnym chłopakiem, kadrowiczem i spokojnie może każdy z nich śmiało myśleć o Igrzyskach Olimpijskich. Bardzo dziękuję. Super. Ja również.